Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie pogadamy trochę o Kwebo i o jego projekcie i omówimy najbardziej prawdopodobną teorię, wykluczając te wszystkie inne pierdoły. Zapraszam do odcinka. Okej, ale zaczynając tak od początku, jak to wszystko wygląda. Kwebo nieraz już nam pokazywał, że słynie z projektów, które są angażujące, mocne i konkretne. Nie uważam, aby teraz miało być inaczej. Spójrzmy na chyba dwa największe jego projekty, jak Egzotyka i współpraca z Tako. To sugeruje nam, że ten projekt nie zakończy się po 2 tygodniach, tylko jeszcze chwilę potrwa. Dobra, ale od początku. Najpierw dostaliśmy kawałek Romantic Psycho na Spotify, bez opisu, zdjęcia, klipu, niczego. Sam kawałek wywołał już zamieszanie, ponieważ Kwebo zrobił nam istny storytelling, czyli coś, czego wcześniej nie robił. Następnie 3 dni później na kanale Quequality ukazuje się Jesień z Natalią na refrenie i jest on opatrzony teledyskiem, w którym widzimy zmienionego Kwebo. Nie ma on już tatuaży, jest prosto obstrzyżony, ubrany w memiczną już stylówkę, czyli okulary, dżinsy i niebieską polówkę. Podczas tego wszystkiego obserwujemy powstawanie muralu w Warszawie, na którym mamy bardzo wymowny opis Romantic Psycho Experience 17.04 Warszawa Torwar. Moim zdaniem jest to sugestia, że tego dnia projekt zostanie zakończony i sfinalizowany koncertem, ale jak on będzie wyglądał do kwietnia? Kwebo prawdopodobnie będzie wraz z nowymi kawałkami zmieniał swój wygląd. Jego aktualny wizerunek to powrót do przeszłości, a my będziemy obserwować podróż w przyszłość. Kolejne kawałki będą rozwijały nowy image, pojawi się trochę starszy Kwebo, moim zdaniem będzie podobny do tego z zdjęcia. Potem dojdą nowe tatuaże, które zacznie odkrywać chronologicznie od pierwszego, a do tego nowy styl, nawiki, szybsze flow, będzie stawał się bardziej energiczny. I tak jak sam nawija, może jakoś to przejdzie do wiosny. W kwietniu moim zdaniem zobaczymy Kweba, którego znamy. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w Dzień Dobry TVN używają imienia Jakub, o które Kwebo zawsze miał problemy, zwracając uwagę, że jest Kubą. To moim zdaniem kolejne puszczenie oka w naszą stronę. Wszystkie jego posty, które czytamy będąc w 2020 roku, wyglądają dziwnie, że tak powiem normitko. Wydaje mi się, że Kuba chce nam dobrze odwzorować wizerunek sprzed kilku lat. Jakiegoś czasu na jego Instastory pokazało się parę artystów, m.in. Tako, Mrozu, Mata, Michał Szpak, Jankez, Julia Wienawa czy Daria Zawiłow. I jeśli ktoś twierdzi, że to nie mogą być osoby, z którymi są nagrywane fity, bo niby jest ich za dużo, niech zerknie na płytę PZ-a, na której udzieliło się chyba 15 artystów. A poza tym cena za preorder i polityka Quequality zobowiązują do myślenia, że wydanie nie będzie składać się z jednego CD, a więcej. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że Kuba wcześniejsze albumy planował z 2-letnim wyprzedzeniem. Więc i w tym wypadku nie jest inaczej. Cała zmiana wizerunku to świetnie zaplanowana akcja marketingowa, która angażuje odbiorców i to jest w niej naprawdę genialne. To tyle chyba w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta teoria wydaje się najbardziej sensowna. Mam nadzieję, że nikt z Was nie wierzył w usunięcie tatuaży, ani w jakąś przemianę zaginionego brata lub kogoś innego. Także dzięki Wam bardzo. Zapraszam Was na grupę, na fanpage, na Instagrama i to wszystko jest podane w opisie. W opisie też znajdziecie link do wywiadu z Dzień Dobry TVN, który nie został usunięty, zapostuję go. Także dzięki wielkie, na razie, cześć.